Witam i zapraszam na dyskusję pod tytułem Czym różni się okrąglizm od kwadryzmu? Oto przykład. Co my tu mamy? Jabłko. To jest jabłuszko. No i po prostu stawiamy go na stole. I co to jabłko nam robi? Po prostu jabłko nam robi kubku. Uciekam. Co trzeba zrobić, żeby jabłko nam nie zjeżdżało, żeby... Zamieniamy jabłko na kwadryt. To jest tak zwane kwadrystyczne cięcia. O, teraz jabłko jest kwadratowe. Kolejny przykład w meczu okrągły kontra kwadryt. Marchewka. To jest marchewka. Teraz się trzymają w ręce. To robi marchewka. To moje. Kolejny przykład walki z jaj. Daję na mnie wyjdzie. Zdjęcia. Zdjęcia. Zrobię się kwadry. Do tego celu użyjemy młotka. Kwadryzujemy jajeczko. I teraz jajko nam nie ucieka.